Dziś nieco o mocniejszych wymaganiach, a może hmm, inny aspekt Ewangelii, który ma także za zadanie nas obudzić do działania. Ale zanim rozważanie idziemy do Jezusa. Panie Jezu, Ty, który jesteś Bogiem działającym wielkie rzeczy, Ty, który chcesz dać łaskę wielu spośród nas. Także przyjęcia dobrowolnej abstynencji wobec tego czasu, który przez sierpniowe dni jako abstynencja jest zaproponowany przez episkopat. Tobie powierzamy wszystko to, co przyniesie nam ten kolejny miesiąc naszego życia. A w 82. punkcie Katechizmu Kościoła Katolickiego czytamy. Wynika z tego, że Kościół, któremu zostało powierzone przekazywanie i interpretowanie objawienia, osiąga pewność swoją co do wszystkich spraw objawionych, przez, przez, objawionych nie przez Pismo Święte. To też obydwoje należy z równym uczuciem czci i poważenia przyjmować i mieć w poszanowaniu. Oczywiście mówimy to także o Tradycji, przez duże, te jak to czytaliśmy przez ostatnie dni, czytając katechizm. Działaj w nas, Jezu. Na początku tego miesiąca, wielu spośród nas, właśnie przez konkretne postanowienia, powierzamy Tobie, siebie i wszystko to, z czym do Ciebie przechodzimy. Amen. Posłuchajmy słowa. Wtedy pozostawiwszy tłumy, przyszedł do domu i podeszli do niego uczniowie, jego mówiąc: wyjaśnij nam ten przykład chwastów z pola. On zaś, zacząwszy odpowiadać, rzekł: Siejącym dobre nasienie jest syn człowieka, zaś polem jest świat. Zaś dobrym nasieniem tymi są synowie królestwa, zaś chwastami są synowie złego. Zaś wrogiem co posiał je, jest przeciwnik. Zaś żniwem spełnienie się wieku jest, zaś żniwiarzami zwiastunowie są. Jak więc zbierane są chwasty i ogniem spalane są, tak będzie w spełnieniu się wieku. Wyśle syn człowieka zwiastunów jego i zbiorą z królestwa jego wszelkie przyczyny upadków i czyniących bezprawie i wrzucą ich w piec ognia tam będzie płacz i zgrzyt zębów wtedy sprawiedliwi zabłysną jak słońce w królestwie ojca ich mający uszy niech słucha Witajcie kochani niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Już widzę niektórych ojca ksiądz Ej, nie będzie odnosił się do tego Konkretnego wymagania stawionego przez Jezusa właśnie, że będę. Jezus stawia konkretne wymagania. Nie mówi łatwych słów, mówi o tym, by człowiek wymagał od siebie. My się niesamowicie kojarzy z tym fragmentem, fragment papieża cytowanego przez nas nie tak dawno świętego Jana Pawła II. Musicie od siebie wymagać, choćby inni od was nie wymagali. To jest kierunek, to jest kierunek pracy. Oczywiście musimy zdawać sobie sprawę z tego, że to Bóg robi w nas to, co chce. To Bóg daje nam łaskę na przemiany. Ale jeżeli ja nie robię nic w sferze, która rzeczywiście przemiany się domaga, to nie mogę mówić, Panie Boże, takiego mnie stworzyłeś, takiego mnie masz. Jeżeli ja zrobię wszystko, co jest możliwe w sferze, w której doświadczam moich słabości, Moich upadków, to wtedy mogę mówić o tym, że z mojej strony ja zrobiłem wszystko. Namęczyłem się, utrudziłem się jako żniwiarz, jako, jako robotnik, jako zarządca najpierw nad swoim życiem. I musimy tutaj wiedzieć o tym, że Pan Bóg nie cofnął swojego słowa dotyczącego spojrzenia w serce. Dlatego tak wielu świętych i mistyków, którzy mieli doświadczenie nieba mówią, że będzie to dość duże zaskoczenie w niebie wobec tego, kogo tam spotkają wszyscy, którzy do niego trafią. Dlaczego? Bo okaże się, że wiele osób, których nigdy w kontekście nieba byśmy dojścia do nieba nie podejrzewali, że tam będą, bo właśnie oni tam będą, bo my patrzyliśmy na poszczególne osoby, nie oczami. Jezusa, tylko oczami naszego sądu, naszych interpretacji, często nawet całkowicie niesłusznych interpretacji, intencji danej osoby. Bóg patrzy na serce. Natomiast wiemy w to, wierzymy w to głęboko, że Pan Jezus wymaga od nas życia paschą, zmartwychwstaniem. Życia z jednej strony bardzo mocno zaangażowanego w, tego, w to, żeby, jak przypomniał nam ostatnio papież Franciszek, byśmy głosili dobrą nowinę i podetnę ten jego tekst, fantastyczny tekst. Jak papież Franciszek rozumie, byśmy to robili we współczesnym świecie. Jest to ogromna podpowiedź dla wszystkich, którzy rzeczywiście chcą ewangelizować. Z drugiej strony, byśmy wiedzieli, że to Bóg robi to wobec. Ewangelizacji, którą podejmujemy, czego my zrobić nie możemy. Jeżeli Ty ze swojej strony siejesz miłość, co było, to niesamowitym hasłem, przystanie z Jezusem, jakby podejmowanym przez ks. Biskupa Edwarda Dajczaka na poziomie przygotowania nas do ewangelizacji, to Bóg widzi Twoje serce. Przecież sam Bóg w swoim słowie powiedział, że miłość we wszystkim pokłada nadzieję. Tak powiedział przez usta świętego Pawła. Zatem, jeżeli pokłada we wszystkim nadzieję, to każdy Twój czyn, każde Twoje wyjście, każdy Twój gest miłości ma znaczenie. Nawet jeżeli wiele tych gestów we współczesnym świecie nie zostanie dostrzeżonych, nawet jeżeli tylko jeden Bóg będzie widział te gesty miłości, to pamiętajmy, że my robimy to przede wszystkim ze względu na to, że jesteśmy Jego uczniami, ze względu na to, że doświadczyliśmy tej Jego miłości, że jest to w pewien sposób odpowiedź na miłość, nawet jeśli ktoś to nazwie formą pokuty, bo jest to w, w pewna forma umartwienia siebie, wzięcia siebie w ryzy, podjęcia pewnych zadań, których czasem zupełnie nie chcemy podjąć. Czy, czy ja robiłbym wiele rzeczy, które robię dzisiaj, gdybym mógł ich nie robić tylko dlatego, że ich nie lubię robić? Pewnie bym ich nie robił. Natomiast przez to, że są to obowiązki wynikające z y, mojej posługi, y, wiążące się z jednej strony z byciem misjonarzem miłosierdzia, z drugiej strony z y, no, wędrownym kaznodziejstwem. Tak? tak to trzeba powiedzieć, z drugiej strony z przygotowywaniem tych wszystkich inicjatyw ewangelizacyjnych, one mnie dużo kosztują, ale wierzę, że nawet jeżeli w tych poszczególnych etapach, momentach, których nikt nie musi wiedzieć, y, Robię to jest serca do końca dla Pana Jezusa, bo podlaskiemu dla Pana Jezusa. To On to widzi. I nawet nie musi tego nigdy, tych poszczególnych elementów zobaczyć świat, żeby, żeby on widział to, co każdy z nas robi. Pamiętajcie o to. No właśnie. No, to czym się zakończy? Pamiętacie ten moment w Ewangelii, który bardzo mi się kojarzy z tym 13 rozdziałem Ewangelii Świętego Mateusza. I powie tym, którzy przyszli. Byłem głodny, daliście mi jeść. Byłem spragniony, daliście mi pić. Byłem przybyszem, chorym, a przyjęliście mnie. I powie do tych zgromadzonych po lewicy. Odejdźcie precz, w ogień nieugaszony, bo nie daliście mi jeść bo nie daliście mi pić, bo nie zaopiekowaliście się mną, bo nie odwiedziliście mnie. Oczywiście to należy rozumieć szerzej, tak? bo kiedy Jezus mówi daj mi pić, to nie tylko rozumie w sposób fizyczny. Pamiętacie sytuację przez tu dni? Kiedy mówi daj mi jeść, to nie tylko mówi o chlebie, tym fizycznym, bo nie samym chlebem żyje człowiek. Kiedy mówi o przyodzianiu, to przecież kiedy czytamy świętego Pawła i zbroję duchową, to jest mowa o zupełnie innych rzeczywistościach niż o tym, żeby komuś dać tylko ubiór czy dach nad głową. Prośmy dzisiaj Ducha Świętego, abyśmy wiecie, w kontekście tych ewangelizacji, które są prowadzone wobec tych światowych dni młodzieży, które są przeżywane przez setki tysięcy młodych ludzi właśnie w Lizbonie. Abyśmy dzisiaj w komentarzach odpowiedzieli na Jego wołanie, którego domaga się dzisiaj od nas. Czyli czego Bóg, bądźcie, to trudna praca nasza tutaj na kanale, wrażona w komentarzach, czego Bóg oczekuje od Ciebie. Wpisz to, jeśli dasz a da się tym podzielić i dołóż serduszko. W kontekście dnia dzisiejszego, spośród tych komentarzy, rozlosujemy trzecią książkę, właśnie związaną z postacią Benedykta XVI. Serca Was błogosławi w imię Ojca, Syna, Ducha Świętego. Amen. Subskrybujemy, lajkujemy, no i bardzo dziękujemy z serca za zrzutkę. Do zobaczenia jutro.